Jestem człowiekiem, aha, dobry. Co się stało z drzewem? Jeszcze raz, kim jesteś? Jesteśmy duchem lasu. Przychodzimy do wszystkich drzew w godzinie potrzeby, by wesprzeć je w odejściu i aby obdarzyć głosem tych, którzy cierpią. Rozmawiamy, a nasz czas ucieka. Wkrótce nastąpi odejście. Zostaw nas. A co z jajem? Och, jest już za późno. Bez pożywienia nie mamy siły. Przenieść je bezpiecznie do domu. Zawiedliśmy, a ziemia pozna nasz wstyd i zapamięta go na wieki. Zawsze jesteś taki ponury? Jesteśmy tutaj, ponieważ jest za późno. Odchodzenie już się zaczęło. Zostaw nas. Proszę. Czy mogę w jakiś sposób pomóc? O, nie oczekujemy pomocy od ludzi. Zmień podejście, dobrze? Powiedz po prostu, czy mogę jakoś pomóc. To daremne. Potrzebujemy wody, a nie ma jej od czasu, gdy strumień zmienił bieg. Znajdę jakieś rozwiązanie. Nie panikuj. My nie panikujemy. W przeciwieństwie do ciebie akceptujemy nasze przeznaczenie. Jeśli jednak pomimo wszystko powiedzie ci się, podniesiemy dziecko bezpiecznie z powrotem do gniazda. Nie próbuj sama tego robić. Z pewnością sprowadziłoby to tylko nieszczęście. Dobra, nie marudź tam tu. Weź to tu. Drzewo, nie mów mi, co mam robić. Nigdy wcześniej nie widziałam takich wielkich łusków. Wiesz. Zachowam ją na pamiątkę. Łuska? No, szybko. Co można zrobić? Górska źródlana woda. W prawdziwym świecie butelka takiej wody kosztowałaby pewnie z 15 dolców. Gdzie ten cały ekwipunek? Skała? Ducha, odbyła się tu jakaś bitwa, w której skała została rozłupana i zmieniła bieg strumienia. Kwipuna, co tu jest? A, to i z tym pomóc. Chyba właśnie zrobiłam lejek. Super, ale jestem z siebie dumna. No. No. To powinno załatwić sprawę. To się nazywa błyskawiczne uzdrowienie. Czekaj, nie to. No, wracaj. Do drzewa chodź, musimy z drzewem pogodzić. No, dajmy. Halo? Halo? Zostaw nas.
się czujesz? Odzyskujemy siły i nie mamy czasu na próżne rozmowy. Musimy pić i radować się. Czy my nie zapomnieliśmy o czymś? Cicho, słuchaj. Pieśń pradawnej puszczy. Czyż nie jest piękna? Piękna, tak, z pewnością. Ale dziecko zaraz się stotnie.